Dzisiaj rano będąc na YouTubie i przeglądając sobie stronę główną trafiłam na dość intrygujący i ciekawy filmik, który postanowiłam obejrzeć, może nie do końca w całości tylko przewijając sobie co nieco odnośnie darmowego wipa na Star Planet i moim oczom ujrzało się dość ciekawe zjawisko które przedstawię wam w dzisiejszym odcinku i poniekąd ostrzegę was chociaż myślę, że nie jesteśmy wszyscy na tyle głupi, żeby w takie coś wierzyć, chociaż nic nigdy nie wiadomo dlatego zostawcie łapkę w górę i jakiś Komentarz dla zasięgu tego filmu. Nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, a teraz jeszcze krótka reklama, i zaczynajmy dzisiejszy odcinek. Wakacje się rozpoczęły, a ty nie masz co robić i lubisz grać w gry. Mam rozwiązanie idealne dla Ciebie, a mianowicie jest to strona Instant Gaming, gdzie zakupicie gry w promocyjnych cenach. Znajdziecie tutaj na przykład dodatki do Sims'ów, jak i Robuxy do Robloxa, jak i wiele, wiele innych niesamowitych gier. Dostaniecie tutaj gry na różne kategorie, jakie tylko lubicie, oraz dodatkowo zapraszacie. Zapraszam Was na losowanie na dowolną grę ze strony Instant Gaming. Możecie zwiększyć swoją szansę na wygraną, a grę wybieracie w dniu wyniku. Każdemu życzę powodzenia, linki znajdziecie w opisie. A teraz zapraszam Was już na film. Tak jak już wspomniałam, przeglądałam sobie rano YouTube'a i moim oczom ujrzał się pewien film. odnoszący się do Movister Planet. I jak każdy może się spodziewać, był to film, jak mieć darmowego VIPa na Movister Planet. A dokładniej był to ten film. Jak możecie zauważyć, film był dodany 6 dni. Dni temu. Ma on ponad 22 tysiące wyświetleń oraz ponad 1400 łapek w górę. No i łapki w dół moim zdaniem są adekwatne do tego, co dzieje się w tym filmie. Jeżeli chodzi o sam cały film to jest to właściwie pokazanie jak działa strona, jak tego vipa dostać, co trzeba zrobić oraz jest na samym końcu proces odebrania tego vipa oraz że niby wszystko się udało, bo osoba wylogowywuje się ze swojego konta oraz loguje ponownie i otrzymuje sobie tego vipa na miesiąc. Po obejrzeniu całego tego filmu stwierdziłam, że wejdę sobie w sekcję komentarzy, bo patrząc na stosunek łapek w górę a łapek w dół, no to jest tak naprawdę Pół na pół. Dodatkowo nie wiem, jakim cudem ten film tak się wybił, bo osoba w samym filmie, jak i komentarze, które zaraz sobie zobaczymy, wskazują na to, że ta osoba w ogóle nagrywa na YouTubie, a po wejściu na jej kanał możemy ujrzeć tylko i wyłącznie dwa filmy, czyli ten film, o którym jest mowa, oraz jakaś piosenka Elvisa Presley'a, która w ogóle była dodana 15 lat temu i ma 1200 wyświetleń. Oczywiście w przypiętym komentarzu możemy dostać linka do strony oraz jak zdobyć darmowego video Rzekomo darmowego VIPa. Zacznijmy sobie może od samej tej strony, ponieważ ja na nią weszłam. Osoba mówiła tutaj w ogóle o tym, jak zobaczyć to, czy strona naprawdę jest dobra, że na pewno nas nie oszukają. A prawda jest taka, że darmowego VIPa możecie dostać tylko i wyłącznie od Movistar Planet oraz jeżeli ktoś go wam kupi, albo wygracie u jakiegoś youtubera na przykład na odcinku, na live'ie czy gdziekolwiek indziej. Jest tu w ogóle jakiś formularz, dane odnośnie wysłanych VIPów, zadowolonych klientów oraz dostawców. VIP Są nawet opinie klientów i jakiś filmik w ogóle nie ten, który jest tutaj, tylko jakiś inny w ogóle z zagranicy i chyba nawet nie odnoszący się do darmowego vip tylko jest to oficjalny gameplay. Szczerze powiedziawszy sprawdziłabym to dla was, ale szkoda jest mi w ogóle albo tracić konta, albo tracić w ogóle jakichkolwiek kont, bo nie wiadomo co się stanie, kiedy faktycznie wypełnimy ten formularz, czy ktoś nie pobierze naszych danych, nie włamie nam się na konta i tak dalej. Dlatego oszczędźmy sobie tego. I proszę was, nie róbcie też tej rzeczy, nie popełniajcie tego błędu. Chyba, że jeżeli jest ktoś tutaj z was, który to robił, to może się wypowiedzieć poniżej w komentarzu. Ale nie ma czegoś takiego jak darmowe VIPy. Zapamiętajcie to. I mówiłam to już wielokrotnie na YouTubie, czy gdziekolwiek indziej, ale młode osoby bardzo często się na to łapią, bo nie stać ich na VIPa. I zobaczą sobie tytuł, jak odebrać VIPa na MSP za darmo działa. No i takie osoby po prostu z tego korzystają, a później jest problem. No i przejdźmy sobie teraz do sekcji komentarzy. Jest tutaj Naprawdę wiele, wiele komentarzy odnośnie tego, że to wszystko działa. Dziękuję, że robisz taki content. Jesteś super, uwielbiam Cię, nagrywasz fajne filmy, i to jest jeden komentarz z bardzo wielu, które twierdzą, że nagrywa fajne filmy, a fajne filmy przy dwóch filmach, gdzie jest jeden z Star Planet, a drugi w ogóle 15 lat temu z Elvisem Presleyem. To jest już tutaj coś nie tak. Kocham Cię jesteś najlepszym youtuberem, wszystko działa. Super, dziękuję, dziękuję za prezent, dzięki mordeczko. Szkoda, że dwa lata temu nie znałem tej strony. Kiedy zaczynałam z MSP pomocny film. Co jest w ogóle śmieszniejsze, ja, w... ja sobie przejdę do komentarzy, albo to za chwilę, po prostu tych nowszych, zobaczymy, czy są jakieś osoby, które faktycznie napisały jakiś sensowny komentarz, ale jak możecie zauważyć, no to są tutaj komentarze w większości pozytywne, że wszystko działa, wszystko jest super, strona nie wiadomo jak super. Napisałam tak właściwie właśnie po obejrzeniu tego filmu na moim serwerze na Discordzie. Jeżeli jeszcze nie jesteście na moim serwerze, to bardzo serdecznie Was zachęcam do dołączenia. Linka macie. Poniżej w opisie tego filmu, właśnie ogólnie o tej całej sytuacji, bo dla mnie to było śmieszne. No i zwróćmy uwagę na to, że sam film był dodany 6 dni temu. Przypięty komentarz został dodany 13 dni temu, a komentarze, które się tutaj pojawiają 8 dni temu, więc nie jest to możliwe, żeby film został dodany 6 dni temu, a komentarze pod nim były dodane zanim film pojawił się na YouTubie. Jedyną opcją tak naprawdę jest to, że twórca tego filmu zgarnął tam swoich znajomych, porobili multikonta czy cokolwiek innego, bądź wzięli wszystkich ludzi potrzebnych, aby napisać te komentarze i napisali je, kiedy film był na niepublicznym, czyli mogli wysłać linka do danej osoby, a osoba mogła też taki komentarz zamieścić, obejrzeć film oraz zostawić łapkę w górę lub w dół. Nie wiem jak do końca to działa, ale jeżeli wszyscy robili multikonta tylko dlatego, żeby tutaj napisać komentarz przed dodaniem tego filmu na YouTube'a jako publiczny, nie wiem, jak bardzo nudne życie trzeba mieć, żeby coś takiego zrobić, naprawdę. To cała sytuacja, ten cały film tak mnie po prostu śmieszy, ale przejdźmy sobie może do najnowszych komentarzy. Aha, nie ma tutaj żadnych najnowszych komentarzy, tylko są takie sprzed. 8 dni. Jeszcze raz przy Was kliknę najlepsze komentarze i tutaj się pojawiają najlepsze komentarze. A teraz kliknijmy sobie od najnowszych i najnowsze są 8 dni temu. Co jest bardzo dziwne, bo skoro film ma 22 tysiące wyświetleń, to czysto teoretycznie nowe komentarze powinny się pokazywać dość regularnie. A może nawet nie tyle, że regularnie, ale po prostu jakieś nowe powinny się pojawić. A tak nie jest. Napiszcie, co o tym sądzicie w komentarzu. Mnie ta sytuacja zadziwia, śmieszy i nie wiem, jak. Jest to możliwe, żeby coś takiego zrobić. A sam film jeszcze na dodatek wygląda właśnie, jakby to był zrobiony film przez kogoś, tak czysto teoretycznie, żeby wypromować tylko i wyłącznie tą stronę. A ja w tym momencie ją promuję. Ale głównie chodzi mi o to, żebyście nie wierzyli w takie rzeczy, bo za chwilę pełno ludzi spróbuje, a następnie stracą swoje konta, bądź cokolwiek innego, więc strzeżcie się przed takimi filmami. A teraz dziękuję już wam za oglądanie, zostawiam was z sekcją komentarzy i widzimy się w kolejnym filmie, więc cześć. Chciałabym również przypomnieć, że moi kochani, zbieram grafy na koncie Klaui, aby było ich jak najwięcej, żebyśmy mogli zrobić jakiegoś dużego bostera, dlatego byłoby mi bardzo miło, jeżeli dalibyście takiego grafa. Ja tutaj dodaję właśnie osoby, które dają ich najwięcej. Dlatego będzie mi bardzo milutko, jeżeli będziecie chcieli podarować mi takiego grafa. I jeszcze co do tego odcinka, chciałabym powiedzieć, że w tym odcinku na tej stronie nie trzeba podawać w ogóle hasła do swojego konta na Mister Planet, bo mi to po prostu uciekło, więc... Może nie tyle, co byście mogli stracić konto samo w sobie na Movistar Planet, ale po prostu jakieś wasze dane mogłyby wyciec. Ale teraz już dziękuję za oglądanie i cześć.